Witam wszystkich serdecznie na kolejnym spotkaniu w Szkole Woli Bożej prowadzonej przez Ojca Benedykta. Przyjdź, Wolo Boża, prośmy Ducha Świętego i Matkę Bożą, abyśmy przeniknięci łaską mogli dobrze zrozumieć dzisiejszy temat. Oddychaj we mnie, Duchu Święty, abym święcie myślała. Przynaglaj mnie, Duchu Święty, abym święcie postępowała. Pobudzaj mnie, abym kochała to, co święte. Umacniaj mnie, abym strzegła tego, co dobre. Strzeż mnie, Duchu Święty, abym Ciebie nigdy nie utraciła. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiejszym tematem są krzyż, cierpienie i słabości. Wszyscy znamy z Ewangelii słowa: jeśli ktoś chce pójść za mną, niech zaprze się samego siebie, niech weźmie swój krzyż i podąża za mną. Znane od dawna, ale pomimo to ciągle trudne. W tomie czwartym Ksiąg Nieba Jezus mówi, że krzyż ma bardzo mocne działanie. Moja córko, krzyż jest sakramentem. Każdy z sakramentów zawiera swoje specjalne skutki. Tylko sam krzyż jednoczy w sobie wszystkie te skutki i wytwarza je w duszy z taką skutecznością, że w bardzo krótkim czasie czyni ją podobną do początku, z którego wyszła. Krzyż sam zamyka w sobie wszystkie te działania. Można też inaczej powiedzieć, jeśli ktoś nie jest gotowy przyjąć swój krzyż, nie chce przyjąć samego siebie czy otaczających go ludzi, to może przyjmować sakramenty ile chce, ale one nie działają. Dlatego, że jest tutaj pewne nie. I przeciwnie, jeśli człowiek zaczyna przyjmować swój krzyż, to sakramenty działają. Jeśli krzyż się dobrze przyjmie, to w krótkim czasie stajemy się podobni, przywróceni do tego stanu, w jakim byliśmy stworzeni na początku. Przywróceni do stanu, w jakim był człowiek, Adam, przed grzechem. I właśnie to osiągnie się przez krzyż, jeśli się go dobrze przyjmie. Jezus mówi w tomie 16 z 16 lutego 1924 roku. Jezus mówi, że niestety często nie znajduje potrzebnej miłości do cierpień i poddania się tak, jak to było w jego sercu. Cytuję. Ale ponieważ widzę, że ból nie został przyjęty z miłością, czcią i największą uległością, moje radości również nie znajdują drogi, aby wejść do tego przepełnionego bólem serca. Z największą uległością, czyli że jest tam jeszcze jakieś małe nie. Czyli potrzebne jest to moje, ja biorę to całkowicie. Można w cierpieniach radość odczuwać, ale tylko jeśli się tę sytuację całkowicie przyjmie. Jeśli jest tutaj jakaś blokada, czyli na przykład, że nie mogę przyjąć siebie, mojej sytuacji życiowej, jakie jest moje życie, to jest tutaj jakaś blokada w stosunku do Boga i On nie może swoich radości do nas dopuścić, przelać. Nie znaczy to jednak, że jest się wolnym od cierpień. Bóg kształtuje duszę przez cierpienie i przekazuje jej głębokie prawdy i boskie życie. Jezus daje jej siłę. Cierpienia są jak uderzenia młotem w żelazo. Przez żelazo rozpryskuje iskry światła. Staje się gorące i zamienia się jakby w ogień. Pod wpływem uderzeń żelazo traci swoją twardość, staje się miękkie i można mu nadać pożądany kształt. Cytuję. Taka jest dusza pod ciosami bólu. Traci swoją twardość, rozpyla iskry światła, przemienia się w moją miłość i staje się ogniem.
Bóg może nadać duszy taką formę, jakiej pragnie i uczynić ją piękną. Jezus mówi: och, jaką radość znajduję w czynieniu jej piękną. Bóg jest zazdrosnym artystą i dlatego sam chce kształtować duszę i przekształcać ją w prawdę. Z każdym ciosem, który zadaje duszy, daje jej również nową prawdę w iskrach, które tryskają z duszy. Przy tym żadna iskra duszy nie jest stracona dla Boga. Poprzez te prawdy Bóg daje jej boskie życie. Można to zobaczyć u świętych. Święci tęsknili za cierpieniem, bo to przynosi bardzo silne, mocne duchowe życie. Święta Teresa z Awila mówiła: cierpieć albo umrzeć. Jezu, jeśli nie otrzymam nowych cierpień, to pozwól mi umrzeć. W tomie 31 z 18 stycznia 1933 roku Jezus mówi tutaj, co jest przyczyną słabego życia duchowego. I wymienia trzy punkty. Po pierwsze, że się za mało troszczy o cnoty. Po drugie, że miłość jest słaba, chłodna, zdystansowana, letnia. Brakuje ofiary, wyrzeczeń, poświęcenia. Jezus mówi: najbiedniejsi karmią się mną, ale ponieważ nie dotrzymują mi towarzystwa, pozostają jakby wygłodzeni. Jezus ma tutaj na myśli, że się mu nie towarzyszy w cierpieniu. I właśnie to czyni nas duchowo pustymi. Ważne, żebyśmy wiedzieli, że nie chodzi tutaj o ciężkie cierpienia. Żebyśmy nie myśleli: ojej, ojciec Pio tak wiele cierpiał. Jeśli teraz chcę żyć w woli Bożej, to co mi to przyniesie? Że może Jezus przyniesie mi jakieś ciężkie cierpienia? I tutaj wspomina ojciec Benedykt: na początku, jak zaczynałem prowadzić dni skupienia, pewna kobieta żyjąca już dawno u nas w naszej duchowości drogocennej krwi Chrystusa, w której też jest bardzo ważne widzieć właśnie w cierpieniu obecność krwi Chrystusa. I wtedy, jak przyszedł czas powstania duchowości w woli Bożej, życia w niej, to zaczęła się bać, myśląc: jeśli oddam życie w woli Bożej, to może ześle na mnie jakieś ciężkie cierpienia. Bardzo mnie to dziwiło wtedy, bo jest to kobieta, która już długo i głęboko postępuje w wierze. Zawsze bardzo regularnie uczestniczyła w dniach skupienia, a pomimo to miała ten lęk. I o to wcale nie chodzi. Jezus nie potrzebuje ciężkich cierpień, żeby nas przemienić, tylko naszego tak. A potem może małymi cierpieniami uzyskać duże efekty. O tym jest mowa w innych miejscach w księgach nieba. Często są nasze cierpienia połączone z naszym życiem. Na przykład nie potrafimy przyjąć, zaakceptować samych siebie albo ludzi otaczających nas, jakiegoś charakteru. Tu nie ma naszego całkowitego tak do tych spraw, sytuacji. To są właśnie te blokady, które tę przemianę nas blokują. Ale jeżeli Jezus znajdzie duszę, która dotrzymuje mu towarzystwa, On dzieli się z nią swoim boskim życiem, swoimi cnotami, owocami swoich ofiar. I wtedy jesteśmy silniejsi. Opowiadałem dzisiaj o tym moim przykładzie, kiedy postanowiłem w pewnej trudnej sytuacji, kiedy byłem bardzo niespokojny, ale zdecydowałem się wytrzymać, przetrzymać to. I zauważyłem, że jestem silniejszy. Właśnie wtedy przychodzi do nas to boskie życie. Jesteśmy silniejsi. Jezus ukrywa się w duszy i prowadzi z nią wspólne życie. A kiedy widzi, że jakaś dusza jest dysponowana, to dzieli się z nią swoimi cierpieniami i kontynuuje w niej swoją mękę. To są dla niego żywe hostie. W nich kontynuuje swoje życie na ziemi. To są jego akcydencje. Bardzo wyjątkowy stan. Jezus nie ma już cierpień w swojej mocy, nie może już cierpieć, bo jest w niebie
i dlatego prosi o nie te żywe hostie. W ten sposób zastępują one to, czego jemu brakuje. Jak apostoł Paweł mówi w liście do Kolosan: teraz raduję się w cierpieniach za was i ze swojej strony w moim ciele dopełniam udręk Chrystusa dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół. Jezus mówi, że kiedy znajduje serce, którego kocha i dotrzymuje mu towarzystwa, daje mi wolność czynienia tego, co chcę, osiągam ekstremum i nie mam już żadnych granic. Daję tak wiele, że biedne stworzenie pozostaje niejako zatopione w mojej miłości i moich łaskach. W ten sposób on kontynuuje swoje życie w duszy. To są jego dusze zwycięskie, które chętnie chcą dla niego cierpieć. W tomie 33 z 4 stycznia 1934 roku Jezus mówi o wielkiej wartości cierpienia dla życia w woli Bożej. Im większe były cierpienia na ziemi, tym większej dozna się chwały w niebie. Są podbojami woli Bożej. Dają wielkie piękno duszy. Na ziemi cierpienia przynoszą upokorzenia, w niebie przynoszą chwałę i tworzą królestwo woli Bożej w duszy. Każde cierpienie spełnia specjalne zadanie w duszy i opuszcza ją dopiero po zakończeniu swojej pracy. Ale bardzo ważne jest, żeby cierpienie było przyjęte z miłością. Jezus mówi: dopóki dusza przyjmuje cierpienie z miłością, czuje i przyjmuje pocałunek, uścisk i intymną bliskość mojej Bożej woli w każdym cierpieniu. Te cierpienia posiadają tę cudowną moc. Znaczy to, w tych cierpieniach mamy widzieć dobrą rękę Boga. To nie znaczy, Bóg mnie karze, jakieś cierpienie przychodzi. To nie znaczy, że Bóg jest na mnie zagniewany, ale że mnie kocha. Kim jest to cierpienie? To sam Jezus. Cierpienie to ja, który się w nim ukrywam, mówi Jezus. On sam spotyka nas w cierpieniu i wiemy też, jak mamy przyjąć to cierpienie. Można by powiedzieć, że mamy je tak przyjąć, jak Pana w Komunii Świętej. Ta konkretna sytuacja jest trudna, ale Pan Jezus patrzy na naszą wolę. To jest komunia. Cierpienie dobrze przyjęte znaczy przyjąć Jezusa. Jezus chce kontynuować cierpienie w człowieku. Każde dobrze przyjęte cierpienie jest zwycięstwem, podbojem. Przejdźmy dalej do tomu 34 z 18 marca 1937 roku. W tomie 34 z 18 marca 1937 roku jest mowa o tym, że wola Boża zastępuje słabość duszy. Miłość woli Bożej do duszy, która żyje w woli Bożej, jest niepojęcie wielka. Jeśli dusza nie pozwala swojemu życiu płynąć w woli Bożej, ale niedobrowolnie, celowo, świadomie, lecz ze słabości, nieudolności lub przez cierpienie, to miłość mojego fiat jest tak wielka, mówi Jezus, że wola moja czyni to, co dusza czynić powinna. Troszczy się o wszystkie jej braki i pomaga duszy powrócić z powrotem. Czyni to, aby ludzkie życie nie pozostało oddzielone od woli Bożej. Gdyby tego fiat nie zrobił, powstałaby pustka dla boskości, której jego miłość nie mogłaby znieść. Wola Boża mówi do duszy: odwagi, nie bój się, ale przyjdź z całkowitym zaufaniem, aby żyć ze mną i powierz się mnie. Królestwo mojej woli jest królestwem miłości, zaufania i wzajemnej zgodności. Przejdźmy dalej do tomu 35 z 25 grudnia
1937 roku. Jak powinniśmy sobie radzić z naszymi słabościami? Dlatego Jezus chce, abyśmy nie rozmyślali o naszych słabościach, nędzy i złu. Im więcej o nich myślimy, tym słabsi się czujemy. Im bardziej zło przygniata biedną istotę, tym bardziej nędza zaciska się wokół niej. Przez myślenie o nich słabość karmi słabość, a zło zyskuje siłę. Ojciec Benedykt zadał też pracę domową. Najważniejszą rzeczą jest zdobycie nowej postawy wobec cierpienia. W cierpieniu spotykamy Boga. Ważne jest jednak, abyśmy byli gotowi dać sobie pomóc i nie próbowali pokonywać trudności naszego życia o własnych siłach. Czy rozmawiasz o swoim cierpieniu z kompetentną osobą, spowiednikiem, doradcą duchowym? Czy przyjmujesz cierpienie, które napotykasz wspólnie z Jezusem? Czy też ciągle z Nim walczysz? Dziękuję wszystkim serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie.